Day 5. Znajdujemy się w walcowni Synku w Katowicach. To już jest piąta edycja alternatywnych targów ślubnych. Pierwsze targi w ogóle odbywały się w Rybniku, dokładnie 2 lata temu, też w maju. I były to takie bardzo małe kameralne targi. W sumie nawet nie miałam zielonego pojęcia, czy ktoś będzie chciał na nie przyjść. Bardzo się cieszyłam, bo wtedy było około 150 odwiedzających, co dla mnie było takim małym sukcesem. I z edycji na edycję zaczęły przychodzić tysiące odwiedzających. Walcownia dlatego, że jakby przede wszystkim początki targów wzięły się od tego, że moim marzeniem było zorganizowanie targów w miejscach, które są związane ze Śląskiem. Z racji tego, że jestem ze Śląska, Gabrysia też, mieszkam, utożsamiam się, bardzo kocham Śląsk, więc mam nadzieję, że jakby ta industrialność, która się pojawia w tych miejscach, w których organizujemy wydarzenia, sprawia, że te targi są po prostu jedyne w swoim rodzaju. No to pomysł wziął się właśnie z tego, że kiedyś mi się to przyśniło. I to było bardzo śmieszne. Ale głównym chyba też powodem było to, że wystawiałyśmy się kiedyś na targach takich, które są bardzo wszystkim znane, czyli... Na halach Expo. Dokładnie. I ja jako wystawca oczekiwałam czegoś innego, jeśli mam być szczera. Chyba brakowało nam po prostu takiego miejsca, nie wiem, strefy dla par młodych, w której w jednym miejscu, w jednej przestrzeni zgromadzi się tysiące kreatywnych firm z tysiącami osób, które są zainteresowane usługami tych firm. I dodatkowo wszyscy będą chcieli spędzić tam jeden dzień, czyli tę niedzielę w strefie chill out, z jedzeniem, z ofertami od wystawców. To taka trochę ślubna IKEA, tak? Mamy selekcję wystawców, jest możliwość zgłaszania się przez nasz formularz kontaktowy, ale też jakby zapraszamy firmy, które gdzieś nam się, gdzieś znajdziemy, ktoś nam o nich wspomniał, robią coś fajnego, więc też zapraszamy. I jakby staramy się, żeby wszystkie usługi i wszystkie produkty firm, które tutaj się u nas wystawiają, były na bardzo wysokim poziomie i żeby odwiedzający nas wiedzieli, że wesela nie muszą być kluczowate, tak? One nie muszą być takie, jak robiło się 5, 10 czy 15 lat temu. One mogą być takie, jakie mają ochotę. Kasia, Cases Wedding Shoes. Od 3 lat mamy tę przyjemność, że projektujemy same swoje autorskie kolekcje, które wprowadzamy do sprzedaży 2 razy do roku, na jesień i na wiosnę. Staramy się proponować naszym klientkom najwyższą jakość w trosce o ich komfort i to, żeby spędzały długie godziny na parkiecie wraz ze swoim partnerem. Więc pracujemy wyłącznie na certyfikowanych kryształach, skórach naturalnych. Bardzo dbamy o nasze kolekcje. Gdzieś nasze klientki także je współtworzą, bo spotykamy się z nimi w naszym warszawskim showroomie, gdzie lubimy rozmawiać o modzie, stylizować się, pytać o kierunek takiej ślubnej stylizacji naszej przyszłej klientki. Jeżeli mówimy o Cases, to zawsze na obcasie. Zawsze kobieta fajniej wygląda na szpilce. Bardziej elegancko stawia krok, jest taka pewniejsza siebie, no dodaje sobie seksapilu. Agnieszka Siemińska-Kosior, APP Wypożyczalnia Dekoracji. Jesteśmy wypożyczalnią dekoracji. Polega to na tym, że wypożyczają sobie pary albo dekoratorki, albo florystki najróżniejsze dekoracje, które pasują do ich stylu, wizji, jakiejś idei ślubu. Wysyłamy, realizujemy wszystko za pomocą przesyłek kurierskich w całej Polsce. Także tutaj też ludzie są z każdego zakątka kraju i jak najbardziej wszyscy mogą być naszymi klientami. A asortyment mamy bardzo różny, widać też po naszym stoisku. Już właśnie zauważyłyśmy, że jednym osobom podoba się jeden stół, drugim drugi stół, także są totalnie różne, ale chciałyśmy właśnie pokazać, że są szerokie możliwości. Jeśli ktoś ma ochotę na dodatki srebrne,
złote, miedziane, szklane. Staramy się, aby znalazł coś dla siebie. Ponad 20 różnych kolorów oplusów, różnych rozmiarów, cekiny teraz też fajne, coś w stylu rustykalnym, glamour. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. No niestety tak jest, że sale nie zapewniają wiele. W zasadzie nic albo coś, co rzadko parom się podoba, albo jest jakieś takie oryginalne i ciekawe. Coraz częściej sala nawet nie próbuje zajmować się dekoracją, od razu uprzedza parę młodą, że florystyka i jakieś dodatki są po ich stronie. No i chyba tak jest najlepiej, bo para faktycznie może sobie zdecydować i mieć zupełnie inaczej niż inne pary wcześniej na tej samej sali. A salę naprawdę da się zaaranżować najróżniej. Cześć, jestem Kasia Prychała, zajmuję się fotografią. Od 12 lat fotografuję, od 4 lat fotografuję śluby i jakby wszystko to, co najważniejsze jest dla mnie w zdjęciach, to emocje przede wszystkim. No i jakby staram się być przede wszystkim naturalna i mam nadzieję, że widać to po moich zdjęciach. Ja przede wszystkim staram się być gościem na weselu, na każdym weselu. Staram się poznawać w ogóle moje pary i mam taką nadzieję, że wszystkie pary, które jakby podpisują ze mną umowy i zapraszają mnie na swoją ceremonię, też traktują mnie bardziej jak kogoś bliskiego, jak po prostu jak gościa swojego. I to pozwala mi wejść w taką bardziej intymną relację z racji tego, że ja lubię poznać rodziców, lubię poznać babcie, ciocie i wszystkie osoby, które są blisko pary młodej. Największym wyzwaniem, no przede wszystkim to, żeby spełnić oczekiwania pary, tak? A może nawet niekoniecznie pary, ale wszystkich osób, które są na weselu, żeby każda osoba mogła znaleźć sobie jakiś swój portret, na którym wygląda dobrze, albo zdjęcia z zabawy, w których się po prostu fajnie bawi. To mi się wydaje jest największe wyzwanie, żeby wszyscy byli zadowoleni. Natalia Jureczko, zajmuję się projektowaniem i szyciem autorskich sukien ślubnych, wieczorowych i koktajlowych. Mam atelier Milow, które mieści się w Katowicach. Panny młode, które do mnie przychodzą, poszukują właśnie takich niebanalnych stylizacji, lekko przełamanych w jakichś kolorach nude. W moim atelier królują koronki i delikatne, zwiewne tkaniny na dole. Generalnie myślę, że dziewczyny będą stawiały na lekkość, zwiewność właśnie, na taką swobodę, ale odchodzimy trochę już od klasyki, takich typowych sukien ślubnych, które można spotkać w wielu salonach. Zajmujemy się głównie słodkimi stołami i tortami. Teraz mamy muffiny z bezą. Wszystko co z bezą, pawlowe, nawet torty bezowe, czy też muffiny z bezą, wszystko. Wydaje mi się, że beza będzie królowała w najbliższym sezonie i jeszcze w przyszłym też. Nazywam się Gabriela Nikiel, jestem konsultantem ślubnym. Moja firma nazywa się Be My Wife. Wraz z siostrą, która również pracuje w branży ślubnej, ma firmę cukierniczą, organizujemy śluby i wesela. Duże błędy popełniają w momencie przyjścia do mnie za późno, na przykład zacznijmy od początku, że przychodzą do mnie i szukają fotografa, a mamy 3 miesiące do ślubu.
Oczywiście staję na rzęsach, żeby go znaleźć, ale no niestety, to jest branża ślubna. Pewne rzeczy rezerwuje się nawet na rok wcześniej. O tym nie muszą wiedzieć pary. Pierwszy raz organizują swoje ślub i wesele. Ale najgorszy jest moment, kiedy przychodzą do mnie bardzo późno. Mamy mały czas na organizację tego wesela, aczkolwiek jest to wyzwanie. Też ważną kwestią jest takich popełnianych błędów przez pary, gdzie nie ma konsultanta. Sytuacja, w której na przykład nie do końca dogadują się z podwykonawcami i podpisują umowy, które nie są dla nich niejasne. Ja też przy na przykład częściowej organizacji nie jestem z pewnych kwestii w stanie sama wybrnąć. Zgodzili się na podpisanie takiej umowy, więc nie mogę niczego więcej załatwić. Jeżeli para chciała 800 zdjęć od fotografa, a my niestety mamy w umowie 400, to nie jestem w stanie już, no mogę ponegocjować, ale często ta umowa jest bardzo sztywna, więc też czytanie umów jest bardzo ważną, kluczową rzeczą, którą ja wykonuję, a pary, które nie mają konsultanta, proszę, żeby czytały, ponieważ to jest kolejny błąd, który jest często popełniany, no i to czytanie umów jest później niestety na ich niekorzyść w momencie organizacji wesela. Z reszty błędów, no to na pewno budżet, kosztorys, to jest podstawa organizacji przyjęcia weselnego. Jeśli tego nie mamy, często pod koniec pary rezygnują z wielu rzeczy, na przykład nie weźmiemy już dekoracji za określony budżet, tylko troszkę mniejszy, no bo reszta rzeczy przewyższyła nasz budżet, tak? Więc dużo kwestii też opiera się o nasz budżet, który powinien być sztywno wcześniej określony, spisany w taki naprawdę skrupulatny kosztorys. To też pary nie robią. Ja też się im nie dziwię, bo może mogą nie mieć na to czasu. No, tego jest też konsultant ślubny. Więc to też jest taki częsty błąd niepilnowania swoich finansów. No i miejsce, sala, od tego wychodzimy. Jeżeli para ma w głowie rustykalne wesele, a wybiera salę, w której nie da się tego klimatu stworzyć, albo jest go ciężko uzyskać, no to musimy zmienić totalnie motyw przewodni wesela. Myślę, że transparentność w dekoracjach, papeterii, wszystko co jest przezroczyste, transparentne, na pewno będzie takim topem, jeśli chodzi o ten sezon i przyszły. Myślę, że będą wiodły prymy traki, koktajl traki na weselach, zamiast jakichś kącików tematycznych z jedzeniem, to na pewno. Czyli napisy świetne nadal myślę, że będą modne. Jak nie świetne, to napisy jakieś srebrne, drewniane dodatki. Myślę, że bardzo będzie popularne wypożyczanie mebli jakichś nietypowych, kącików, które tworzymy. Suknie kolorowe na pewno będą, jak nie w tym sezonie, to w przyszłym, bardzo modne.